Bożec flagowy, patrząc do podniesienia flagi państwowej, czas tych niemal 20 lat walki żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, to tak naprawdę ostatnie polskie powstanie, kiedy świętej pamięci prezydent profesor Lech Kaczyński wniósł do Sejmu ustawę o ustanowieniu Dnia Żołnierzy Wyklętych, 1 marca, to w pierwotnym tekście wniesionej ustawy znalazło się określenie, że było to ostatnie powstanie. Ponad 200 tysięcy ludzi walczyło o wolną Polskę. Walczyli o wolną Polskę i wywalczyli. Mieli być zapomniani, są obdarzani czcią i szacunkiem. Spotykamy się w tym dniu nieprzypadkowo, jak powiedział pan senator, z inicjatywy wielu pokoleń środowisk kombatanckich, z inicjatywy ludzi, którzy pamiętali okres, gdy ich ojcowie, gdy ich dziadkowie walczyli o wolną Polskę, walczyli jako tak zwani żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni. My jako środowisko polityczne zaangażowane w rozwój ruchu patriotycznego, obrony ojczyzny, od samego początku pod przewodnictwem Lecha Kaczyńskiego mówiliśmy, że to święto się należy wszystkim Polakom, wszystkim Polkom, ludziom, którzy przez kilkadziesiąt lat ustroju komunistycznego musieli milczeć. Nie wolno im było mówić, co robili ich ojcowie, co robili ich dziadkowie, że ktoś był zesłany na Syberię, dlaczego był tam zesłany, dlaczego ukrywał się po II wojnie światowej, w której my podobno byliśmy zwycięzcami. Byliśmy po tej dobrej stronie, a rzesze naszych obywateli musiały się ukrywać w lasach, bo byli mordowani, byli katowani w wielu miejscach naszego regionu, bo głównie to byli ludzie z naszego regionu, to byli nasi, można powiedzieć, dziadkowie, przodkowie, ludzie, którzy przesiąknęli krwią tą ziemię, żebyśmy dzisiaj mogli tutaj stanąć, żebyśmy dzisiaj mogli wypowiadać słowa o wolności. Wiemy, dlaczego tu jesteśmy, dlaczego powinniśmy być, a dzisiaj to jest niezwykle widoczne i bolesne, to, co się dzieje na Ukrainie. Szanowni Państwo, księże, dziekanie, panie senatorze, panie pośle, drodzy zebrani, młodzieży, chciałem podziękować za to, że tutaj żeśmy się zebrali, jesteśmy, złożyliśmy te symboliczne wiązanki kwiatów, żeby pamiętać tych, którzy walczyli o naszą wolność i nie zgodzili się z tym, co się stało po II wojnie światowej. Te prawie 60 tysięcy zginęło, czy zostało zamordowanych brutalnie w tamtym czasie. Kto tutaj zechce w rozpaczy tkwić, załamać ręce, płakać i pić,
te święte prawo ma bez dwóch zdań. Jest takie miejsce, taki kraj.